Marek Horczyczak, witam, zapraszam na prognozę pogody. Bardzo ciekawa sytuacja, oczywiście szczęśliwa dla nas, majówkowa. Proszę zobaczyć, układ niskiego ciśnienia z nadbasenu Morza Śródziemnego wędruje, ale zatrzymuje się gdzieś tam na Alpach, nad Czechami, nad Austrią. Natomiast tutaj na wschód od nas potężne, rozbudowane układy wysokiego ciśnienia i kolejny nad Skandynawią. I to tak naprawdę te wyże zapewniają nam swoją aktywnością ładną, słoneczną pogodę. One zabierają wprawdzie kontynentalne powietrze pochodzenia polarnego, ale ono jest po pierwsze ciepłe, a po drugie, i to jest chyba najważniejsze, suche. W związku z tym nad Polską nie wypiętrzają się chmury, nawet mimo tego, że jest tu obecność frontów atmosferycznych i układów niżowych. Więc nad Polską chmur, no, w nocy najładniej jest, w dzień się trochę zaczyna chmurzyć, ale na razie nie będzie padać i będziemy się cieszyć naprawdę dobrą pogodą. Nadchodząca noc będzie ciepła, pogodna, bez żadnych utrudnień, 8, 10, 13 stopni w Szczecinie, 7 w Zakopanem, 11 w Warszawie. Na drogach dobre warunki do jazdy, jeśli my sami sobie nie popsujemy tej majówki, to pogoda na niej przynajmniej na razie nie zepsuje. Ponieważ wyż obraca masami powietrza w prawą stronę, więc powietrze i zjawiska będą płynąć do nas z południowego wschodu. I te chmury będą rozwijały się właśnie z tego kierunku. I tak na wybrzeżu w Wielkopolsce chmury, słońce 18-19 stopni nad morzem, ale w głębi regionu już 24. Na Mazowszu trochę więcej chmur, ale Mazury i Podlasie niemal bezchmurne niebo, 23 stopnie, południowo-wschodni wiatr. Południowy wschód, tutaj chmur trochę więcej, do 23 stopni, 19 w Zakopanem. Śnieg topi się, szybko się topi, niestety. Górny, Dolny Śląsk, ziemia lubuska do 22 stopni, 1001 hektopaskali na barometrach. No i znów jutro trochę tych chmur się pojawi, ale deszczu na pewno się nie musimy obawiać. Biometr korzystny, temperatura odczuwalna do 20 stopni. No dawno tak luksusowo nie było. I teraz kolejne majówkowe dni, drodzy Państwo. W piątek przelotne deszcze na zachodzie może zagrzmieć do 24 stopni w centrum. W sobotę od Suwalszczyzny po Dolny Śląsk może popadać i zagrzmieć. A 15 stopni zimno się zrobi na północnym zachodzie, nad Niziną Szczecińską. W niedzielę tam więcej deszczu, 17 stopni. No ale 15 na Suwalszczyźnie. W poniedziałek, wtorek, no poniżej 20 stopni. Poniżej, no ale to już po majówce będzie. A ciśnienie pójdzie znowu w górę i znów się będzie robić ładnie. Sprawdzamy stan jakości powietrza o poranku. We Włocławku ktoś nadymił. A teraz w Legnicy. No pojechał widocznie z Włocławka do Legnicy, drodzy Państwo. Sprawdzajmy zatem, skoro tak te pyły podróżują, pogodę i stan jakości powietrza przy pomocy aplikacji Interi i zapraszam do nas. Do zobaczenia.